Już skończyliście się poruszać? Tak. Dobra. Skończył bekać? Dobra. Dobra. Cześć. Skończył się śmiać. Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Chris Jasiak i Krzysztof Wydrowski. Zacznijmy od finału PLFA 1, Kraków versus Sopot. No tak, no ja nie wiem, czy powinniśmy mówić o tym meczu, bo się nie znamy na PLFA 1, co najdobitniej pokazały ostatnie odcinki. No niestety. No i też to, że Kraków Kings nie byli w naszych oczach faworytem, a powinni być, jak się okazało. Mecz zakończył się ich zwycięstwem, pokazali wielki charakter, bo przegrywali do przerwy, przegrywali w czwartej kwarcie. Zdobyli 3 ostatnie przyłożenia w meczu, więc duży comeback. Tak. Bardzo duży. No i pokonali zdecydowanie faworyzowanych Seahawks. I powiem Ci, to jest taka sama niespodzianka, jak wygrana Seahawks nad Panthers, więc big time. Bo jednak stawiali wszyscy na Kingsów. Ja tu nie jestem aż tak mocno zdziwiony, no bo tam w Kingsach jest dobry sztab trenerski, tak. Są doświadczeni trenerzy, jest dobry quarterback, tak? Jest Filip Mościcki, który zresztą został MVP finału. Zrealizował akcję, którą niektórzy nazwali to niesłychana akcja, coś niesamowitego, że taki szybki QB sneak i poszedł daleko. On jest z tego znany, to jest klasyczny Filip Mościcki, on już w Tigersach, w Eaglesach nawet mu się zdarzało, on te sniki jakoś tak sniki i kibierze i bierze piłkę, nikt nie widzi, że ją wziął i rura do tego. A on jest bardzo szybkim gościem, więc jest w stanie naprawdę bardzo szybko dostać się na safety'ego, minąć D-line linebackerów, zanim ktokolwiek zauważy, że akcja się zaczęła. A potem jest jeden na jeden. Tak. To wygląda w ogóle jak ten trick play, wrong ball, nie? Tak. Gościu rusza, bang, nie ma go, a inni stoją i się patrzą. Więc Mościk. Gratulujemy zwycięstwa. No widać, że za bardzo się nie znamy na PLFA 1. Tak, to musiało być bardzo nudne i bardzo słabo wyglądało, mówiliśmy bez życia. No ale nie znamy się na PLFA 1. Top Liga nas jara, bo jest Top Ligą. PLFA 2, bo jesteśmy w PLFA 2. Tak, juniorzy, bo są młodzi. Ale next year PLFA 1. PLFA 1. W przyszłym roku będziemy super gadać o PLFA 1. Tak. Gwarantujemy. W tym roku, sorry, że was zanudziliśmy, przejdźmy do czegoś, co się znamy. PLFA 2. Przechodząc teraz, trzecia kolejka PLFA 2. No, dużo wiemy, jest parę niespodzianek. Jest parę niespodzianek. Dla mnie największą niespodzianką tych rozgrywek są drużyny B. Sharks B, Warsaw Eagles B, Panthers B. Zero wygranych. Dużo porażek, nawet nie chce mi się liczyć. Najlepiej z tych drużyn stoi chyba Panthers B, bo oni się odradzają, oni postawili twarde warunki Opolu, twarde warunki Gliwicą, nawet prowadzili w tym meczu, więc dwóch faworytów, w zasadzie są też dalej w gronie faworytów, mimo że są na samym końcu tabeli. Natomiast te dwie warszawskie drużyny B są skazane na porażkę. Tam najlepsi zawodnicy odpłynęli do drużyn A, innych drużyn A. I w związku z tym tam nie ma żadnego potencjału na odrodzenie, więc te drużyny możemy skreślić od razu z tej grupy. Tam jest dużo niewiadomo Wyszków Rhinos. Nie wiemy, co oni grają. To jest drużyna, która nie jest zależna od Crusaders, wbrew temu, co mówiliśmy ostatnio, miałem to podkreślać. I to nie dlatego, że mieli rzekomo być tam Crusaders, nie dlatego grają tak dobrze. Grają tak dobrze, bo się świetnie zorganizowali w tym Wyszkowie. No i oni są trochę niewiadomo, oni jeszcze nie grali z Dukes, oni nie grali z Green Ducks. Są dwie najmocniejsze drużyny w tej grupie i to będzie dla nich decydujące. Dukes i Green Ducks to gigantyczną przewagą wygrali swoje pierwsze mecze, a teraz jak grali ze sobą, no to Dukes 35, Green Ducks 12. Tak, no i potwierdzili to moje przewidywania Dukesi, że jednak są lepszą drużyną od Green Ducks, szczególnie w zestawieniu z Importem. Te nasze wyniki z tymi dwoma drużynami były podobne, natomiast wydaje mi się, że Dukes przyjechali do nas w bardziej osłabionym składzie niż Green Ducks. Co nie zmienia faktu, że taka dominacja naszej grupy nad ich grupą potwierdza to, że to w naszej południowo-zachodniej grupie będzie wyłaniany mistrz czy kandydat do awansu.
No i taką drugą niewiadomą w tej lidze tak naprawdę jesteśmy my, bo w tej chwili jeszcze nie mieliśmy żadnego meczu, w którym mogliśmy się sprawdzić wewnątrz naszej dywizji. No i takim sprawdzianem będzie mecz z Lions. Lions, którzy wygrali dwa mecze, jeśli wygrają ten mecz teraz w niedzielę, no to tak naprawdę... Zdecydowanie prowadzą, już mają jedno zwycięstwo z nami drugi raz nie grają. Grają drugi raz Panthers, to Panthers jeszcze mogą się odwdzięczyć. Tak, ale jeśli już wygrają z nami, to moim zdaniem awans mają niemalże w kieszeni, no bo to już będzie takie decisive. Już sprawdzą się ze wszystkimi silnymi zespołami w naszej grupie i potwierdzą swoje bardzo mocne aspiracje, a nam przyjdzie wywalczyć o drugie miejsce. Natomiast mam nadzieję, że tak się nie zdarzy, że to my wygramy. No ciężko pracujemy, żeby... I potwierdzimy, że jesteśmy wiarygodnym kandydatem, bo skoro Lions pokonali Panthers i Wolverines, to wtedy to nas ustawi w roli faworyta tej grupy, a tym samym faworyta rozgrywek. Więc ten mecz Gliwice-Wrocław, w którym weźmiemy udział w niedzielę, pokaże faworyta rozgrywek tak naprawdę. I nawet jeśli my byśmy go nie wygrali, to i tak Lions stawia to w całkowitym luksusowym położeniu. Jesteśmy najlepsi, tak? Oni będą mogli sobie albo my powiedzieć. Powiemy, że jesteśmy najlepsi. A, że nie będziemy tak mówić. My wiemy, że milczenie jest złotem, tak? A mowa tylko srebrem. Tak, ale zapraszamy wszystkich w niedzielę na godzinę 13 na stadion na Niskich Łąkach 8. No w PLFA 2 zostały nam jeszcze dwie grupy do przeanalizowania. Tak, zacznijmy od południowo-wschodniej, bo tam jest w miarę dużo rzeczy już jasnych. Rybnik Tandrys na czele, to jest wielka niespodzianka. Bo graliśmy w ubiegłym roku. Tak, zbierali w naszej grupie straszne lanie. Tam są pewne zmiany, tam Grzegorz Kozłów wszedł na quarterbacka, tam jest mocna ekipa. No i zaskoczyli, pokonali Kraków Tigers, faworyta grupy. No, słodko-gorzki dzień dla krakowskiego futbolu, tak. Był w ten weekend. Natomiast no, moim zdaniem to świadczy o też słabości tej grupy, bo wcześniej Pretorians też grali z Highlanders i ledwo wygrali, gdzie Highlanders przegrali z Oleśnicą, naszej grupy. Więc, a z kolei wcześniej Tigers ledwo wygrali z Pretorians, czyli jeśli Tigers są na poziomie Highlanders, to ja osobiście nie wierzę, uważam, że to po prostu dwa mecze się tak splotły i nie można ich tak oceniać, bo Tigers jednak są dużo lepsi od Highlanders, ale gdyby tak było, plus to potwierdzenie ze strony Rybnika, no to ta grupa zostanie zjedzona na śniadanie w playoffach i to tak dosyć mocno przez drużyny z naszej grupy, jakiekolwiek by nie były. Ja tutaj się odcinam, czy to będziemy my, czy to będą jakieś inne trzy drużyny. Grupy porównania. Ja uważam, że tutaj mamy tak cztery mocne ekipy w grupie, że tak naprawdę mogłyby grać w półfinałach i byłoby też okej. No offense, cała reszta Polski, znowu zbierzemy lanie od wszystkich. Zbierzesz lanie. Ja zbieram zawsze na klatę. Natomiast w grupie północno-zachodniej mamy Patriotów. Wielka niespodzianka tych rozgrywek, dwie wygrane, w tym sfaworyzowanymi Archers. I tak naprawdę tam Dragons gdzieś są, pokonali Wikingów, ale pokonali ich minimalnie. To był pierwszy mecz tak naprawdę Wikingów w rozgrywkach, a nie było tutaj dużej różnicy punktowej. Też Dragons w roku dwa razy grali. Tak, no Dragons u nas też dostawali straszne baty, więc te dwie grupy moim zdaniem są słabsze. Zobaczymy jak Patrioci, no bo oni mają powiedzmy w tej chwili łatwą grupę. Dobry coaching staff, dobrych zawodników, dobrych juniorów. I mogą coś pokazać w playoffach, mogą naprawdę zamieszać, więc ja nie chcę tam skreślać całych grup, tak? Ale mamy jako taki ogląd sytuacji, taki power ranking na dzień dzisiejszy. Zaczyna coś tam się krystalizować, ale jeszcze mamy dużo czasu do końca. Dużo czasu, tym bardziej to jest, wiesz, teraz są jeszcze wakacje, no każda drużyna w PLFA 2 chyba wie co to znaczy. Nawet my mamy na treningach tylko 7-liniowych ofensywnych. W każdym razie nie jest to dobry wynik, gdzie przechodziliśmy do sezonu z 11 i nagle wow, nie mamy dwóch stringów, to co chodzi, w ogóle ledwo czasem nie mamy backupa i to jest problematyczne. Ja sobie wyobrażam jak jest w drużynach z mniejszym rosterem, że tam generalnie jest trzech liniowych, ale online D-line razem, więc... Tak, wyjedzie ktoś i koniec. No, jest ciężko, to jest jednak ten system rozgrywek PLFA 2 jest strasznie nieatrakcyjny, wszyscy to mówią, zawodnicy, działacze, trenerzy, to jest męczące, wakacje, każdy chce wyjechać na wakacje. No, dlatego robimy wszystko co możemy, żeby wejść do PLFA 1. Nie, ostatni rok w PLFA 2. Chris, powiedziałeś dużo o naszym meczu z Lions, jak typujesz wynik i dlaczego? Wiesz, na samym początku mówiliśmy, że dla nas Lions to jest wielka niewiadoma, bo to drużyna, która spadła z PLFA 1 i jak będą wyglądać PLFA 2, nikt nie wiedział.
pokazali im mocną stronę w pierwszych dwóch meczach, ale my też pokażemy mocną stronę. Nie będę typować, ale czuję się, że damy radę. Dobra, ja powiem coś o Lions, co nie żebym usprawiedliwił jakąś ewentualną porażkę, ale ta ekipa ma naprawdę dobry coaching staff. Tam jest Paweł Klawender, który jest trenerem tej drużyny chyba od początku jej istnienia, więc mają tą stabilność, niczym Seahawks. Mają dobrego quarterbacka. Marcin Kaźmierczak wrócił po kontuzji, gra świetnie, pokazuje klasę, ma do tego zawodników, do których może rzucać. Tak naprawdę w PLFA 2, jak masz quarterbacka i masz coaching staff, to jesteś w playoffach. A ta drużyna ma coś więcej, ma strasznie duży online, tak? Tam właśnie wszyscy liniowi są wysocy, mocni. Tam trenerem online jest były zawodnik Davis Wrocław, z którym grałem na top ligowych boiskach, Tomek Pisarek. On tam nie mieści się do składu meczowego tak, ale do starterów na online z tego względu, że warunki fizyczne mamy gorsze od tych wszystkich gigantów w linii ofensywnej. Natomiast technicznie jest z nich najlepszy i potrafi im przekazać dobrą wiedzę. Wreszcie przechodząc do defensu, tam koordynatorem defensywy jest reprezentant Polski Marcel Kramarczyk, który grał w Zagłębiu Steelers i w Niemczech. Więc jest coaching staff, są zawodnicy. W defensywie mocny D-line, Tomasz Olczek, receiver, returner, również safety, więc tam są te osoby, którymi można wygrywać mecze i oni to potwierdzają do tej pory. Bilans 2-0, numer 1 w naszej dywizji, my jesteśmy numerem 2 i nie chcę mówić, ale podchodzimy do tego meczu z pozycji underdoga. Tak, tak, ale nie damy się. Ale nie damy się. Dyskretnie typuję Outlaws. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Go Line TV. I jeszcze raz gratulujemy Kraków Kings, naszej ulubionej drużynie w PLFA 1, a niedługo już w top lidze, jeśli tylko uda im się wygrać w baraż z Kozłami. Może się udać. O, by the way, Łukasz Będka z Kozłów Poznań MVP, polski MVP ligi, zdaniem portalu Halftime. Już niedługo kapituła na portalu USS Sports przyzna tą nagrodę bardziej obiektywnie niż głosami czytelników, czyli głosami ekspertów. Przekazujemy do Krzysztofa Krzemienia. Dobranoc. Który nie jest w tej kapitule. Dobranoc. Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj będzie krótko, tym razem o przepisach. W półfinale przeciwko Seahawks Gdynia, Londres Białystok wyszli w dwóch akcjach w takiej oto formacji. Człowiek, który tak jak ja uczył się futbolu z NFL, no zobaczyć tutaj nieprawidłową formację, tak? No bo kurczę, jesteśmy nauczeni, że po obu stronach linii ofensywnej powinien być gracz uprawniony do łapania podania. Tymczasem nie, to jest różnica między naszymi przepisami wywodzącymi się z NCAA i przepisami NFL. W NCAA, czy też w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego, wymóg jest następujący. Musi być 4 cofniętych graczy, mamy. To, jeżeli mamy 11 graczy na boisku, implikuje, że musi być 7 graczy na linii wznowienia akcji. Natomiast uprawnionymi do łapania podań mogą być tylko gracze skrajni na linii wznowienia akcji. Innymi słowy, ustawiając tą formację, Lolanders chcieli zaskoczyć przeciwnika, podobnie jak Bill Belichick to robił w tegorocznych playoffach w NFL, kosztem tego, że ten zawodnik nie był w tej akcji uprawniony do łapania podania. Tak więc, no ja w pierwszej chwili pomyślałem, no kurna, flaga powinna być. Okazuje się, że nie, formacja była prawidłowa, natomiast jak za chwilę zobaczycie, flaga powinna być, ponieważ zawodnicy, zwłaszcza ten wide receiver, nie ustawili się na sekundę, nie zamarli, więc był to ewidentny falstart, który sędziowie przegapili. Natomiast formacja była poprawna i warto, żebyście pamiętali, że jednak przepisy, które widzicie w NFL, które widzicie w Maddenie, to nie jest to samo, co mamy na naszych boiskach. Zobaczcie, jak wyglądało to na filmie. To już wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Heh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